ogólnie bym powiedział, że Włodarczyk i Adamek to tacy po mnie, tacy drugi, trzeci albo trzeci, drugi. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Chciałem Cię zapytać o kilku polskich pięściarzy. Tomek Adamek, co o nim sądzisz? Świetny zawodnik. Świetny zawodnik. Tomek miał te papiery, nawet ja go jeszcze jako młodego chłopaka tak nie znałem jako amatora, ale byłem na jego walkach o Mistrzostwo Świata, nawet chyba na dwóch. Klasa. Artur Szpilka. No to Szpilka, no to raczej no nie, to ciężko, że ty mówisz to w jednej minucie razem z Tomkiem Adamkiem, bo to on na to nie zasłużył sobie, tak? Jednak walczył o Mistrzostwo Świata. No właśnie. No to wszystko właśnie na ten temat, no to walkę Mistrzostw Świata, tak. No to ktoś go tam pewnie na minę wrąbał, ktoś go chyba bardzo nie lubił, kto go tam, ten jego, nie wiem kto to mu organizował, a ten chyba, kto mu to organizował, to go bardzo nie lubił. Przemysław Saleta. No Przemek jest najbardziej utytułowanym, ciężkim zawodnikiem w Polsce, tak, bo Przemek został i był mistrzem Europy zawodowców, jednak Andrzej nie był, tak. Dlatego no Przemek jest taki stabilny, średnia klasa zawodnika, ale myślę, że, ale nie myślę, tylko jest najbardziej utytułowanym, ciężkim w Polsce. Wywołany już Andrzej Gołota. Andrzej był świetnym, wielkim talentem, co mi za bardzo też dużo nie mówi. Andrzej był wielkim zawodnikiem, wielkim atletą, ale jednak nie miał tego czegoś, żeby zostać mistrzem świata w wadze ciężkiej, tak? Czy w boksie. Był za bardzo, za dużo emocji. Andrzej był za bardzo emocjonalny i to przeszkadzało mu w ten jego... Bo Andrzej był naprawdę świetnym atletą i dobrze grał w koszykówkę i na biegi, na długi dystans, na krótki dystans. Wszystko naprawdę był no, niesamowity, tylko że po prostu nie miał tego czegoś najważniejszego, nie miał głowy. Adam Kownacki. Adam jest w ogóle bez papierów bokserskich. To jest takie przykre. Adam jest fajny chłopak, ambitny i taki mocny i tak dalej, tylko absolutnie bez jakichkolwiek papierów, bez jakiejkolwiek takiej smykałki bokserskiej. Co to mówiłem już parę lat temu. Fajny chłopak, fajny, tylko akurat wybrał nie ten sport, co trzeba. Grzegorz Proksa. No Proksa jest takim niezłym zawodnikiem. No już teraz też już dawny, bo to już starszy chłopak, już też nieaktualny, ale Proksa też potrafił boksować. Maciej Sulęcki. Ma papiery niesamowite ten Sulęcki, tak? Ma papiery na tylko że to musi tam swoje jakieś, musi mieć promotora też dobrego, czy musi mieć kogoś, kto mu to udostępni, tych możliwości boksowania, tak? Czy nawet sparowania. A jakbyś ocenił siebie? No myślę, że ja miałem, no może nie byłem technicznie tak dobry jak niektórzy z tych chłopaków, ale myślę, że miałem no tą lewą rękę, którą ja miałem, to taka polska szkoła boksu, w sumie to było takie perfekcyjne. Ja to miałem to, co tą ręką robiłem. Ja miałem dwie lewe ręce, a jedną miałem bardzo dobrą. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.